Jesteśmy dzisiaj na wyprawie wzdłuż Wisły, w Dolinie Dolnej Wisły. Podróżujemy wraz ze studentami w ramach projektu NAWY, dzięki któremu mogą poznać piękno swoich okolic. Ta turystyka wokół komina, czyli staycation, to taki trend w turystyce, który nabrał mocnego pędu jeszcze w okresie pandemii i pozostał z nami, myślę, że długo z nami będzie, bo jest to turystyka bezpieczna, niedroga, bardzo przyjemna. I przede wszystkim jest to turystyka, która pozwala nam odetchnąć na co dzień i nie czekać od wakacji do wakacji. Zwiedzaliśmy już dzisiaj zabytki menonickie w skansenie po drugiej stronie Wisły w Wielkiej Nieszawce, gdzie studenci mogli zapoznać się z tym, jak ponad 100 lat temu i dawniej żyli osadnicy holenderscy i luteranie czy ewangelicy, którzy właśnie żyli po tamtej stronie Wisły. Znajdujemy się właśnie w zespole parkowo-pałacowym Ostromecko przy Pałacu Nowym, który zaraz wraz ze studentami będziemy zwiedzali. Tym razem powstają dwie duże formy zwikliny technicznej w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Studentów. Jedna z tych form, ta, którą widać w kadrze, jeszcze w ramach tego projektu dodatkowo będzie eksponowana na Łódź Design Festival, międzynarodowym dużym festiwalu. Cieszymy się z takiego udziału. Wiklina to jest to naturalny materiał, który tutaj występuje. Rośnie nieopodal Bydgoszczy, koło Unisławia. Więc korzystamy z tego dobra naturalnego, a program, w którym właśnie się te rzeczy dzieją, to jest Kujawy Welcome, więc te Kujawy naprawdę wikliną stoją. Sama praca w sobie na pewno nie jest dość łatwa, szczególnie w takim palącym słońcu, ale myślę, że trudne warunki rekompensuje tutaj integracja z naprawdę przeróżnymi ludźmi. Myślę, że taka praca staje się o wiele przyjemniejsza, gdy mamy ciekawe towarzystwo, no i też jest ten kontakt z naturą, którego myślę, że brakuje nam w życiu codziennym. My tutaj pleciemy wstęgę, jest, można powiedzieć, że to jest inspirowane wstęgą Möbiusa. Jest to niekończąca się wstęga, która się wije w nieskończoność. Powstają tam też w środku są miejsca, żeby usiąść, będzie to można sobie odpocząć. I to jest właśnie ta forma, która ma jednocześnie być formą przestrzenną, która przyciąga widza, ale jednocześnie też ma funkcję właśnie, że można sobie tam odpocząć, na nią wejść.